W 2018 roku odnowiono teren wokół naszej szkoły. Droga dostała nową nawierzchnię i powstał chodnik, dzięki któremu możemy bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Przy szkole powstał plac zabaw wyposażony w różne zestawy zabawowe oraz stół do tenisa stołowego i stół do gry w szachy. Wokół placu rozstawione są ławki. Powstała również siłownia zewnętrzna wyposażona w zespół urządzeń rekreacyjnych zainstalowanych na stałe, za pomocą których możemy ćwiczyć w celu utrzymania lub poprawy sprawności fizycznej. Przebudowano boisko przy szkole. Została położona nowa nawierzchnia sportowa z poliuretanowego podłoża, która spełnia standardy bezpieczeństwa i jest przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne. Zamontowano niezbędne wyposażenie sportowe umożliwiające rozgrywanie gier zespołowych. Dodatkowo za boiskami zamontowane zostały piłkochwyty. Jesteśmy w gabinecie pani dyrektor. To właśnie tu odbywają się spotkania z ważnymi gośćmi i rodzicami. Pani dyrektor wypełnia tu różne formularze i podejmuje ważne decyzje. Obok znajduje się biblioteka, która powstała w 1947 roku. Znajdują się w niej 4402 książki, a najstarsze z nich pochodzą z 1947 roku i z 1952 roku. Są to zbiory wierszy Marii Konopnickiej i Adama Mickiewicza. Średnio rocznie wypożycza się około 1300 książek, lecz w ubiegłym roku wypożyczono ich aż 1572 sztuki. Chłopcy najczęściej wypożyczają różne komiksy, a dziewczyny książki z serii o zwierzętach. Znajdujemy się teraz w pomieszczeniu, w którym jest sekretariat oraz czytelnia. Załatwia się tu m.in. sprawy pieniężne, rachunkowe, przygotowywanie dokumentów do wypełnienia przez panią dyrektor oraz odbieranie telefonów. Natomiast w czytelni czytamy książki. Znajdujemy się w nowej części szkoły, która do użytku została oddana w 2018 roku. Na parterze znajduje się toaleta damska i męska oraz jedna sala lekcyjna, w której uczy się klasa trzecia. To jest nasza nowa szkolna stołówka oraz część do wydawania dań i zmywania naczyń. Natomiast na pierwszym piętrze znajduje się toaleta męska i damska oraz aż trzy sale lekcyjne, w których uczy się klasa pierwsza, druga i czwarta. Mam na imię Marcin i Bartek. Oprowadzimy Was po dolnej części szkoły. Pierwsze pomieszczenie, które znajduje się w nowo w tej części szkoły, to świetlica. Pierwsza sala to miejsce, w którym dzieci spędzają wolny czas po zajęciach szkolnych, odrabiają lekcje oraz bawią się. W drugiej sali znajdują się gąbkowe klocki, z których uczniowie tworzą różne budowle. Obok świetlicy znajdują się schody prowadzące na piętro nowo powstałej części szkoły. Przechodząc dalej, mijamy pomieszczenie gospodarcze, szatnie dla klas od 1 do 4, schody, toaletę damską, a naprzeciwko kuchnię z pomieszczeniem dla obsługi szkoły. Dalej mamy również toaletę męską.
A tutaj znajdują się bardzo ciekawe i interesujące pomieszczenie, jakim jest pracownia chemiczna. Zgromadzono tutaj wiele pomocy dydaktycznej do nauki wielu przedmiotów. Aby poznawać lepiej biologię, mamy tutaj okazję roślin i zwierząt. Schemat budowy i procesy tenują oczywiście szkielet kości człowieka. Mamy też trochę globusów, aby poznawać lepiej geografię. Telurium do zrozumienia obiegu planet wokół Słońca. Aby poznawać budowę atomu, są tutaj duże modele, a do przeprowadzenia doświadczeń chemicznych służy nam digestorium. A teraz przeprowadzimy ciekawe doświadczenie. Mamy przed sobą dwie zlewki z roztworami wodnymi. Spróbujmy odgadnąć, co w nich jest. Dla chemika świat roztworów dzieje się na roztwór o odczynie kwaśnym, obojętnym i zasadowym. Do pierwszej zlewki dodam kilka kropel żółtego odczynnika. I co się stało? Roztwór zabarwił się na czerwono. To znak, że w tej zlewce jest jakiś kwas, czyli roztwór o odczynie kwaśnym. Do drugiej zlewki dodam kilka kropel bezbarwnego odczynnika. I co się stało? Roztwór zabarwił się na malinowo. To znak, że w tej zlewce jest jakaś zasada, czyli roztwór o odczynie zasadowym. Czy to magia? Nie, to normalna nauka chemii, na którą zapraszamy na lekcję chemii. Na końcu korytarza znajduje się szatnia klas 5-8, w której jest wydzielone miejsce na prace konkursowe naszych zdolnych kolegów i koleżanek. Większość piwnic znajduje się pod starą częścią szkoły, jak wspominają nasi dziadkowie, kiedyś tu znajdowała się studnia, z której pompowano wodę. Był również składowany opał na zimę. Kończymy tu nasz opis dotyczący jakże ciekawej części naszej szkoły, która jest fundamentem całego budynku i naszej dobrej przyszłości. Października 2006 roku w naszej szkole nadano imię Jana Pawła II, a oto tablica upamiętniająca to wydarzenie. W tym samym dniu rodzice przekazali sztandar na ręce pani dyrektor, a pani dyrektor na ręce pocztu sztandarowego uczniów. Na korytarzu, na którym się znajdujemy, są również cztery sale lekcyjne, pokój nauczycielski oraz sala informatyczna wyposażona w nowoczesny sprzęt i szybki internet. Znajdujemy się w korytarzu prowadzącym na salę gimnastyczną. Jest w nim galeria dyplomów, pokój pani psycholog, toaleta, schody prowadzące na balkon nad salą, dwie szatnie, pomieszczenie ze sprzętem sportowym oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego. Sala gimnastyczna o wymiarach 22 na 12 metrów wyposażona jest w podstawowy sprzęt sportowy do gier zespołowych oraz taki jak ławeczki, drabinki, skrzynie gimnastyczne, materace i inny sprzęt wykorzystywany na lekcje.